panie pośle, szanowni państwo, witam serdecznie. Dziękuję za takie gorące przyjęcie, tą fantastyczną pogodę i tą piękną oprawę, którą ma nasz prezydent, mój prezydent Andrzej Duda, bo widzimy tu jego billboardy, widzimy tu jego obecność na tych plakatach, jest bliżej z nami, bo Andrzej Duda to prezydent, który zawsze jest wśród ludzi. Proszę państwa, pamiętam tamten bój toczony wtedy razem z Michałem Jachem, toczony przez wszystkich sympatyków, działaczy Prawa i Sprawiedliwości o pierwszą prezydenturę Andrzeja Dudę. I ma za sobą 5 lat niezwykle pracowitej, rzetelnej prezydentury, w której wywiązał się ze swoich obietnic wyborczych. Andrzej Duda zawsze wspierał projekty społeczne. Ja mówię tu o projektach społecznych, bo akurat za nie w czasie rządów premier Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego odpowiadałam, ale Andrzej Duda podjął jedną z najważniejszych inwestycji społecznych i swoich obietnic. Przywrócił wiek emerytalny Polaków. 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, po tym jak w sposób skandaliczny, wbrew zgodzie publicznej, wbrew referendum, które miało być przeprowadzone, bo Solidarność zbierała podpisy, wydłużono wiek emerytalny do 67 roku, a niektórzy dzisiaj inni kandydaci mówią, że oni nie brali w tym udziału. Proszę powiedzieć, jaka jest wiarygodność tych ludzi, którzy podpisują się dzisiaj pod cudzymi projektami, jak sami rządzili, nie mieli absolutnie nic do powiedzenia. Andrzej Duda to prezydent wiarygodny, to prezydent uczciwy, to człowiek rzetelny, człowiek, który gwarantuje rozwój Polski zarówno w obszarze polityki społecznej, ochrony zdrowia, rolnictwa, kontynuacji wielkich inwestycji społecznych. Proszę państwa, to bardzo miłe, że tu dzisiaj otrzymałam też podziękowanie za dofinansowanie w ramach programu rozwijającego budowę instytucji opieki nad małymi dziećmi, żłobek, tak? Czyli tu mamy Węgorzyno 2019. Brawo! Proszę państwa, te projekty, te inwestycje bez wsparcia, bez inicjatywy Andrzeja Dudy nie byłyby możliwe. To wielki orędownik rozwoju. Proszę państwa, dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Ciągle jest pandemia i za chwileczkę będziemy się mierzyć, już pomału mierzymy się ze skutkami kryzysu popandemicznego. Proszę zobaczyć, jedna, druga, trzecia tarcza, tarcza finansowa. Wszędzie zaznaczona istotna obecność Andrzeja Dudy, wspierającego walkę o każde miejsce pracy. Ja pamiętam, proszę państwa, długo przed tym, zanim byłam w dużej polityce, jak województwo zachodniopomorskie za rządów SLD przodowało wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia. Drugie, trzecie miejsce w Polsce to było zachodniopomorskie, tuż za było województwo. Proszę państwa, przy każdej też okazji mówię o tym, jak ważna jest obecność na wyborach, jak ważna jest frekwencja. Ona pokazuje, jak silna jest polska demokracja. Te wszystkie opowieści o praworządności, o kondycji polskiej demokracji można włożyć między bajki. Demokracja ma się świetnie. Tylko w Polsce jest kwestionowany demokratyczny mandat, który dokonał wyboru, że rządzi Zjednoczona Prawica, a prezydentem jest Andrzej Duda. Tego mandatu nie da się zakwestionować. To wyborcy zadecydowali, to oni zaakceptowali nasz program, a my jesteśmy zobowiązani go realizować. Więc warto pójść na te wybory, bo każdego z nas głos ma siłę tego pojedynczego głosu. Żaden głos celebryty, eksperta, profesora, bankowca nie waży więcej niż głos każdego z nas. On jest równoważny. Proszę o tym pamiętać. Będziemy się wtedy szczycić tym, że te bliskie sercu każdego Polaka, wybory prezydenckie,
mają wysoką frekwencję, ale ta wysoka frekwencja służy Andrzejowi Dudzie, żeby nie było tak, że te mniejsze miejscowości, takie jak Sulęcin, jak wcale nie mały Stargard, nie chcę tu powiedzieć, że któraś z tych miejscowości jest mała, ale czasami mówi się w Warszawie ta Polska trochę prowincjonalna. Jaka Polska prowincjonalna? Nie ma Polski prowincjonalnej. Właśnie to Andrzej Duda powiedział i był w każdym miejscu. Jesteśmy mieszkańcami tego samego kraju. Mamy prawo domagać się tak samo dobrej edukacji jak w Warszawie, tak dobrej jakości usług zdrowotnych jak w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku. Jesteśmy takimi samymi podatnikami, jeszcze jesteśmy takimi samymi mieszkańcami. Dlatego mówimy o zrównoważonym rozwoju, o tym, że każda miejscowość jest tak samo ważna. Proszę zobaczyć, jak te transfery społeczne też dotarły do polskiej wsi, jak zmieniła się sytuacja polskich rodzin, nie tylko w wymiarze, o którym mówi też pan prezydent, materialnym, ale takim godnościowym, wartościowym, bo przecież o tym przez wiele, wiele lat nie pamiętano. To Andrzej Duda jest strażnikiem też wartości. To my dajemy też tą gwarancję, że ta polityka będzie polityką przewidywalną, nie polityką oszustw i polityką kłamstw. Mogę powiedzieć tak, że jako minister mogłabym sobie marzyć tylko, żeby tak się rozwijała współpraca, bo mamy wyobrażenie, ile wizyt zagranicznych odbywał prezydent, ile spotkań każdego dnia, ale jeżeli była taka potrzeba i wykonywałam telefon do pana prezydenta w jakiejś naprawdę, jakiejś koniecznej sprawie, to zawsze mogłam liczyć na to, że pan prezydent skontaktuje się, czy będę mogła do niego przyjść i na to mógł liczyć każdy członek rządu, pani premier Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego, bo państwo wiecie, że wspólnota nas umacnia, tak? W zgodzie łatwiej jest coś budować. I proszę sobie wyobrazić, że mamy już ten Senat, o którym kiedyś mówiłam, bo byłam 2 lata w tej skróconej kadencji w Senacie i wtedy o Senacie mówiono, że to jest izba refleksji, a dzisiaj Senat jest izbą awanturnictwa politycznego, jest zaporowym. Senat to obstrukcja, to spowolnienie prac legislacyjnych. I proszę sobie wyobrazić, że mamy rządy Zjednoczonej Prawicy i prezydent nie będzie podpisywał żadnych projektów, żadnych ustaw. Z Andrzejem Dudą ta współpraca, ta troska, walka o rozwój Polski w tym czasie też popandemicznym jest bardzo ważna. Z polityką jest trochę jak z życiem, jak z systemami koniunkturalnymi. Nie zawsze są okresy wzrostu i tak samo w życiu, no nie zawsze wszystko jest tak, jakbyśmy bardzo chcieli, ale tak naprawdę sprawdzamy się w tych trudnych chwilach i państwo wiecie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, wtedy kiedy jest trudno, jest mniej pieniędzy, jesteśmy chorzy, a dzisiaj też przychodzą trudne czasy i Andrzej Duda jest świetnym, był świetnym prezydentem na czas wzrostu rozwoju, ale jest jeszcze lepszym prezydentem, bardzo dobrym kandydatem na trudne czasy, kiedy ta współpraca jest niezbędna. I to trzeba ludziom po prostu też mówić, że on jest gwarantem kontynuacji tego wszystkiego, gwarantem nowych wyzwań, troski o pozycję Polski, nie tylko w Europie, ale też na świecie. Proszę zobaczyć, jaka jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę zobaczyć, że dzisiaj nie potrzebujemy już wiz, ile lat na to czekano, że mamy takie bezrobocie, które powoduje, że jesteśmy na czołowych miejscach w Europie. Zachodniopomorskie i lubuskie powinno pamiętać tamte czasy, kiedy podobno tak się starano o ten rynek, a było tak wysokie bezrobocie. Starajmy się oceniać przez fakty, jaką pomoc też otrzymało województwo zachodniopomorskie, jakie transfery szły na fundusze dróg samorządowych, na drogi powiatowe, na inwestycje też społeczne, o których mówimy, bo nieważne są tylko żłobki w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Poznaniu,
ale ważne, żeby ten wybór miały kobiety w każdej miejscowości, żeby była alternatywa, żeby była wysoka jakość opieki zdrowotnej. A ponieważ sporo jest tu kobiet, a my kobiety lubimy kwiaty, to ja tu też przywiozłam z Gorzowa kwiaty. Michał, ty coś powiedz jeszcze. Proszę Państwa, ale proponuję również jeden okrzyk. Ela Rafalska. Brawo, pani minister. Proszę Państwa. Proszę Państwa, ten entuzjazm to jest bardzo ważny, bo potrzebujemy entuzjazmu, ale potrzebujemy to, o czym... Jest dobrze, idzie dobrze. Proszę Państwa, to, co dla nas tutaj zgromadzone...